Witaj ponownie. Na co masz dziś ochotę? Na schabowego. A ty? Pewnie mi nie odpowie. Witam was serdecznie, czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Detroit. Czy to, że jest trzeci odcinek, gdzie zwykle po dwóch decyduję, czy gram dalej, czy nie, oznacza, że gramy dalej? Owszem. Wygląda na to, że na szczęście styczeń, może nawet i luty, jest na tyle spokojny w premiery, że myślę, że nie będzie problemu z tym, żeby Detroit sprawdzić. A zatem to jest chyba dobra wiadomość. Ja w sumie jestem wciągnięty, tak? Jeszcze mało widziałem, w sumie za przeproszeniem to w ogóle gówno widziałem. Pewnie nie raz w życiu. Ale jestem to ciekawiony. Jestem ciekawy, biorąc pod uwagę setki waszych komentarzy, wszystko to, co się dowiedziałem w trakcie waszych tam podpowiedzi, sugestii czy dobrych porad. Tam ciągle się kłócicie, czy powinienem iść taką ścieżką, czy tamtą, czy to ma być moja gra, czy jednak jakoś, nie wiem, kurczę, w jakikolwiek sposób powinienem się sugerować, że tutaj lepiej taka ścieżka, tu lepiej tamta ścieżka. Kurczę, powiem wam szczerze, że chyba rzeczywiście sam zdecyduję, jaką ścieżką pójdę. Tak jak będę czuł, tak jak będę uważał, że jest też w porządku z moim sumieniem, tak pójdę i myślę, że to może być chyba najlepsze wyjście, jakie mogę zrobić. Więc no, liczę teraz, że będzie Konoradka, nie? Bo nie było Konoradki dawno. Cały czas skupiamy się na razie na Markusie i na Karze, więc mam nadzieję, że Konoradka teraz przyjdzie jego czas. A ta grafika Kary, którą widziałem na tych małych urywkach, trochę mi sugeruje, że ona pójdzie... She will go rogue. To ładnie się tak mówi, tak? Czyli, że zbuntuje się. O, no i mamy. Ciekawe, jak bardzo to flipowanie monety jest istotne dla fabuły. Czemu on ma taką manierę? Dlaczego Android ma manierę podrzucania monety? Bo to mnie ciekawi. No Androids allowed. Gdzie ty idziesz, Connor? Nie wolno ci tam wchodzić. Czy będzie jeden chapter, czy będą dwa chaptery na odcinek? Wszystko zależy od ich długości. Mówicie, że potem się wydłużają. W zależności od wyborów. Odszukaj porucznika Andersona. No dobra. Zglądaj się, używając prawego drążka. No dobrze, jeszcze jakieś tutoriale dostajemy, niech będzie. Więc no, ja będę chciał przede wszystkim, no, może niekoniecznie lizać każdą ścianę i zawsze, ale na pewno będę chciał, no, próbować robić rzeczy, żeby po prostu jak najlepiej tę grę poznać, szczególnie, że nawet zachęcacie mnie do tego. Mówicie też, Staszek, pamiętaj, że czasem brak wyboru to też wybór. Też bardzo sensowne. Sorry, nie widzieliście przypadkiem porucznika Andersona? No, co jest? Jak to co jest? Zeskanuj twarze? Aaaa! Okej, okay, czyli on ma taką opcję skanowania twarzy. Brak zgodności. Peterson Jimmy, właściciel firmy Kartoteka Brak. A dobra. A ty kim jesteś? Gray. Christopher Gray. O! To jego mamy jedną twarz, aż 49 jeszcze zostało. Bezrobotny. Jazda pod wpływem alkoholu. Aha. No, ziomek. Słabiutko, słabiutko. Tu mamy kogo? Derek Myers, strażnik. Brak w kartotece. Ziomeczka. Tak czułem. Ja sobie tutaj posprawdzam twarze. Tutaj mamy Johan Graham. Lubi bułki. Bezrobotny. A ty, kolego, jesteś kim? Edward Dempsey. Administrator. Jestem ciekaw, czy może być coś takiego, że na przykład będziemy skanować tych ludzi i oni się kiedyś w przyszłości jeszcze pojawią. To mnie w sumie ciekawi. Czy w przyszłości mogą się jeszcze pojawić? Kim Johan? Dostawca aktualnie bezrobotny. Kartoteka przemoc domowa. O typie. No ładnie. Odwrócony jest, a tutaj cel jest niewykryty, cel jest odwrócony. Będę musiał sprawdzić jego twarz w inny sposób. W takim razie. Ziomek, pokaż twarz. Mogę już? Pół twarzy widzę w sumie. Jest! Porucznik Hank Anderson. Okej, okay, czyli z nim musimy pogadać. Hank! O nie, to imię padało w komentarzach. W sensie... Widzicie, czasami robicie takie rzeczy, których w sumie nie powinniście robić. W sensie, widziałem komentarz i jakoś mi zapadł w pamięć właśnie, że... Hehe, ciekawe jak Staszek poruszy wątek Hanka. Hanki. On też wpadł w kartony? Przedstaw się. Dobra, ale poskanujemy jeszcze tutaj typków. Ci tutaj mogą coś robić ciekawego albo nieciekawego. Chris Roberts, bezrobotny, kartoteka brak.
Tutaj mamy kogo? O, ten ewidentnie kiedyś prowadził sklep z kurczakami. Hmm? Księgowy, obecnie bezrobotny. Handlarz narkotyków! Mówiłem, że pewnie jakieś grube rzeczy będą. Nie wolno tu wchodzić. O, tu mamy kropeczkę żółtą. No tutaj mamy Samuel McRae. Kartoteka brak. Docker. Przepraszam bardzo, kim jest Docker? Bo się lubię lampić. Co, nie mogę się polampić? Masz jakiś problem z tym? Z czym, ryj? O kurczę, czy oni grają w jakąś galagę? Podoba mi się, że gość trochę się... Ciekawe, czy by przegrał, jakbym tam postał i popatrzył. Sprawdź. To ja. Młody, wyzwolony, skuteczny. No właśnie. Musisz sobie dziewczynę znaleźć. Co my tu mamy? Unemployment coś tam jest. O, dobra, jest... No, jest ten, można wyczyścić kibelek, ale wejść do środka nie mogę. 31% unemployment rate, when will it stop? Okej. Okay. Kiedy to się skończy? Ban Android tam też widziałem. Bany dla Androidów. Siema, może poprzeszkadzam ci trochę. Słuchaj, zaraz przegrasz, jak tylko podejdę. I co? Nie, dobrze ci idzie, ale sobie to strzelasz przed siebie i to jest dla ciebie granie? Chłopie, ty tylko strzelasz przed siebie. Typ? W ogóle nie umie grać. To myślisz, że wygra, bo strzela tylko przed siebie? Na tym polega ta gra? Super. Porozmawiaj. Poruczniku Anderson, jestem Connor. Android przysłany przez CyberLife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w 5. barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo. Z udziałem androida CyberLife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany modem. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Muszę powiedzieć, że... Poruczniku Anderson niniejszym informuje, że napisze raport o pańskim zachowaniu. Chyba wiem, który aktor w ogóle gra Hanka. Kojarzę jego twarz. Pan wybaczy, poruczniku, ale muszę nalegać. Otrzymałem wyraźne instrukcje, by panu towarzyszyć. Wiesz, gdzie możesz se wsadzić te instrukcje? Nie. Gdzie? Nieważne. O! Chyba możemy już iść. Ty mały fiucie! Zaraz się tu kurwa zapierdolę. Straciłby pan odznakę. A szkody musiał pokryć z własnej kieszeni. Napomknę tylko, że jestem wart fortunę. Te cuda techniki. Już nawet dupków potrafią programować. Muszę iść. Służba wzywa. No to była ciekawa scena. W sumie poszedłem tak bardzo bezpośrednio i myślę, że jest to ciekawe doświadczenie. Hank mnie nie lubi, co prawda, już na dzień dobry, ale... Świetna muzyka. Siedź tutaj. Ogarnę to. O nie. Idę z panem. Słuchaj, przestań mnie wkurwiać, jak chcesz dożyć do rana bez wizyty w serwisie. Sprzeczne rozkazy ustalonych priorytetów. Idź za porucznikiem Andersonem. Joss Douglas, kanał 16. Potwierdza pan, że to było zabójstwo? Niczego nie potwierdzam. Się rozejrzę na początku po okolicy. Jakieś morderstwo było. Pracujemy dla policji, więc tu jakieś są elementy śledcze, więc mi się to podoba. Jak najbardziej. A może on jest prawy? Powiedzieli coś? Policja Detroit. Gówno się od nich dowiesz. Mogę skanować ich twarze?
Nie mogę już skanować ich twarzy. Idź za profesorem Andersonem. Ale... A, on tutaj jest. Dobra. Okej. Okay. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną! O! Myślałem, że Anderson, jak on nie będzie mnie lubił, to nie przypuści mnie. Ciekawe. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączesz, jasne? Tak. Cześć, Hank. Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. No, sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi, co zaszło. O 8 zadzwonił do nas właściciel. Lokator parę miesięcy zaległ z czynszem, więc poszedł sprawdzić, co jest grane. No i znalazł zwłoki. Patrzę, czy jest tutaj coś, co może zeskanować, ale na razie nic. O Chryste, panie, jaki sztęk. Było gorzej, dopóki nie przewietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był bardzo cichy. Siedział w mieszkaniu, rzadko kiedy go widywali. Do takiego czegoś bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było da czekać do rana. Myślę, że kisił się tu dobre 3 tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. Są ślady włamania? Nie. Właściciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego androidzie? Niewiele. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. A muszę się trochę przewietrzyć. Rozgość się tu. Będę na zewnątrz, jakby coś. Pucharki na górze jakieś widziałem. Zbadaj miejsce zbrodni. Prawa zakończenia. Przeglądaj dowody 0 na 10. No dobra. No to zobaczmy. Co my tutaj mamy do obserwowania? Co się w ogóle tutaj wydarzyło z tym kolesiem? Oprócz tego, że pachnie jak... I am alive? Jest ciekawie podświetlone. I to mnie intryguje. Ale może tym zajmiemy się za chwilę? Są idealne. Zbyt staranne, człowiek tak nie pisze. No właśnie. Chris, czy to napisano krwią Denata? Tak mi się wydaje. Pobieramy próbki do analizy. Sam to zbadam. Zwykłe litery czcionka Cyberlife Sans. Cyberlife Sans. Czyli zabił go. Chryste, co ty wyprawiasz? Analizuję krew. Dostaję wyniki od ręki. Przepraszam. Mogłem uprzedzić. Dobra, tylko weź już i nie jedz więcej dowodów, okej? Dobrze. Ha, kurwa jebana mać, nie wierzę. Zaschnięta krew, analiza. Ortiz Carlos. I am alive. Ja żyję. Mordo. Nasz Carlos lubił sobie przyćmać. Chris, zrób analizę toksykologiczną. Oczywiście, poruczniku. W sumie ciekawe, bo Bordo już widzieliśmy, tak? Zobaczmy, co my tu mamy. Aceton, a to jest Bordo, dobra, czyli ten narkotyk, który tutaj jest. Dobra, to wiemy już jedną rzecz. Nie żyje, Ortiz Carlos. Waga, szacowany czas zgonu. Dobra. Robaki już zaczęły mu tutaj wchodzić. Oj, mnóstwo ran kłutych. 28 ciosów nożem. O kurde. Za mało o 41. Co tu się... Lubił jeść? Czy jeszcze tu jest jakiś... Zastanawiam się, czy tu nie ma jeszcze jakiegoś obok. A chyba oko patrzyliśmy? A oko tak. A to niebieskie to jest to, co żeśmy sprawdzili. To gdzie jest jeszcze jeden? Chyba, że jakiś się będzie powtarzał zaraz. Nie no, tu jest Bordo. Bordo, mordo. No są 3 punkty. Jeszcze jakiś punkt? A! Wydawało mi się, że kamera była zablokowana wcześniej. Odciski palców. Dopasowane z bazy Ortiz, kartoteka, kradzież i brutalna napaść. Rekonstrukcja. Dobra. No i zobaczmy, co tu się wydarzyło. Aha.
Ale w sumie nie wygląda, jakby miało mu się coś wielkiego stać w sumie, tak? W sensie... No dobra. Zobaczmy. Ofiara upadła tutaj. Okej. W sumie tutaj, aha, tu też mamy coś do przeanalizowania. Poruszać... Ofiara została dźgnięta. Tutaj została dźgnięta, tutaj są plamy krwi. Aha, i tam się coś działo, tutaj się bili ze sobą, ktoś tu wszedł. Wygląda jak android, faktycznie, chodzi nawet jak android. Ten, kto zabił. Przyszli z kuchni. Dobra. Okej. No i potem go dziabał jednak, mimo wszystko. Dla pewności. Został dźgnięty 28 razy. Ano. Zabójca chyba za nim nie przepadał. Dobrze. To mnie ciekawi, jestem żywy. Alex, skończyłeś pobierać próbki? Tak, finito. Zobaczmy miejsce, narzędzie zbrodni. Brak odcisków palców, zamieszany android. No właśnie. Androidy nie mają odcisków. Ciekawe. Jest Bordo. Tak jest. Ciekawa jaka angielska nazwa jest. Jaka jest angielska nazwa dla Bordo? Jak wiecie, możecie powiedzieć, bo to ciekawi mnie. Jak nazwali to po angielsku? Tu mnie ciekawi ta plama krwi. Zaschnięta krew. Ortiz Carlos. Wiek próbki... Więcej niż 19 dni. To długo im zajęło odkrywanie tego ciała faktycznie. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze. O, widzę, że znowu Hank się gdzieś przenosi. Do kuchni pójdziemy później. No, tu jest sporo rzeczy do przeanalizowania. Tu coś było. Jakoś tak na razie... A, w dół. Okej. Co to jest? O! Eddie Club. Klub ze striptizem? Być może? Nie wiem. Nie było to elementem dowodu, z tego co widzę. Tu coś ciekawego w szafie? Hank sobie tak po prostu tutaj bada. A gdzie ten koroner? Miał tu być pół godziny temu. Jest w drodze. Zaraz tu będzie. Tu mamy kolejny dowód, tylko właśnie go depczesz trochę. Ziomek, weź tu, ogarnij się. Czy nie, tu jest chyba kolejny dowód, ale nie jest nic istotnego tutaj na razie. Dużo rzeczy w kuchni ogólnie się dzieje, są jakieś drzwi. Dobra, ludzie, ruszcie się, nie chcemy tu siedzieć do rana. Spokojnie. Zaschnięta krew. Okej, okay. Czyli tutaj widzę, że jak został dźgnięty, to oparł się o... W ogóle, to jest ruina. Dłużej niż to konieczne. Czytaj. Okej. Okay. Gossip Weekly. Seks z androidami jest oficjalnie lepszy. Przykro nam, drogie pani, nic nie pokona plastiku. Mark Walter i Nancy Reyes ewidentnie ze sobą kręcą. Okej. Okay. No dobra, to możemy sobie zobaczyć informacje. Dobra, to w sumie nawet krótka była notatka. Myślę, że będziemy je czytać, ale obawiam się, że czasu mało mam tutaj. Tech Addict znowu. Czy twój android cię szpieguje? CyberLife może wykorzystywać androidy do pozyskiwania prywatnych informacji. No coś nie, coś takiego. Kto by pomyślał? Szpiegowanie przez system. No dobra, okej. Okay. Poczytaliśmy. Niech będzie. Co mamy tutaj? Zniszczone okienko. W łazience jest coś dziwnego. Widziałeś to? Zaraz zobaczymy łazienkę. Brakuje noża. Narzędzie zbrodni zostało zabrane stąd. Dobra. Tu patrzyliśmy. Nic ciekawego nie było. Zerknijmy sobie, jak wygląda jeszcze sytuacja w okolicy tutaj. Coś dziwnego jest w łazience, to z chęcią zaraz zobaczę, co dziwnego jest w łazience. Tu leży pała. Kij baseballowy. Szukamy informacji na tym kiju. Odciski palców. Dopasowane z bazy. Ortiz Carlos, kartoteka, kradzież, brutalna napaść. Okej, czyli jego odciski palców. Brutalna napaść już miał. Przyczyna gwałtowne uderzenie. Gwałtowne zderzenie ślady tyrium. I teraz pytanie, co to jest tyrium? Wydaje mi się, że ofiara użyła tego, żeby zaatakować androida i to są resztki androida. Tak to brzmi.
Zobaczmy, rekonstrukcja. Miał ze sobą tę pałę, widzę. O, ale próbował coś zaatakować? Defekt chwycił nóż. Okej. No dobra, czyli widzimy. No, tym nożem udało mu się obronić. Dobra, analizujemy dalej. Przeatakował go, widać, że go nawalał tym kijem. Defekt został zaatakowany, wstrząs emocjonalny. No właśnie, został zaatakowany, próbował się bronić. Pytanie, czy samoobrona wchodzi w przypadku androidów. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Bił go, wziął nóż i no właśnie. I tu już się zaczęły dziać rzeczy. Zdaj raport. Ale to jeszcze nie wszystko, mamy dopiero 7 dowodów. Raporcik będzie za chwilę. Ale już możemy zdać raport, tak? Już wiemy kilka rzeczy. Natomiast jeszcze tutaj trzeba by zobaczyć, no, sytuacja z tym elementem. Na to wpadł, tak? Przewracając się. Odciski palców. Znowu Ortiz, Carlos pasuje. Czyli Carlos ogólnie, ślady walki. Przeszedł, kurczę, bo policjant idzie. Carlos. Carlos się nazywa typ. Dobra, zobaczmy, czy tutaj... Czy została nam łazienka jeszcze z tego, co się orientuje. Jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze była łazienka. Czy to jest łazienka? Chyba nie, ale nie mam wszystkich dowodów sprawdzonych, co ciekawe. Zbadaj miejsce zbrodni, zbadaj dowody. A gdzie jest łazienka? Może tutaj jest, nie? Tutaj to jest łazienka? To nie jest łazienka. Ale tam coś... Chyba już sprawdziliśmy, coś na czerwono jest. A tutaj? Nie, tu jest łazienka, zaraz. No właśnie. Tu jest kibelek. Może tutaj coś będzie ciekawego. Odsłoń. Aha. Napisy. Obsesyjne pisanie. Ale co on pisze? Rag? Rag? Ragra? Co tu jest napisane? Ło, co? To jest jakaś kapliczka? R-A? Ra 9? R-A 9? R-49? Tak jakby... No... Widzę czasami rak? Raku? RE49? Co to jest? Może warto zapamiętać. Posążek? Ofiara dla bóstwa. Okej. Kurde. Grubo. To bordo weszło mocno chyba. Pełną mordą. Jeszcze mamy jeden dowód do znalezienia. Kurczę. Ale musi być perfekcyjnie znalezione, muszą być dowody, póki czas nas nie goni tutaj. Na razie wygląda na to, że w sumie... Chciałem pominąć jakąś jedną rzecz, gdzieś, po drodze. Mam 9 na 10 dowodów, a fajnie byłoby znaleźć wszystkie dowody. Tu mamy jeszcze... Pytanie brzmi, czy każdy dowód jest na żółto zaznaczony, tak? Bo może być tak, że jakieś nie mają. Jakieś oko jest potrzebne czasami, ale rozglądam się i patrzę, nie? Wiadomo. Szukam, wzrok wyostrzam. Marszczę nozdrza i te sprawy, wiecie jak to leci. A tutaj jeszcze jest krew. Dobra, tutaj chyba na ścianie widzę krew jeszcze. I to był chyba jeszcze ten z dowodów. Do sprawdzenia. Nie, ten bumper. Zaschnięta krew znowu. Dobra. Okej, mamy wszystko. Zbadałem całe miejsce zbrodni. Można zdać raport Hankowi. CSI, Detroit. Hu, hu, hu. No dobra, Hanka. Słuchaj, Hanka. Mam pewne rzeczy, wiem. Poruczniku, chyba już wiem, co tu zaszło. Ach, tak. No, to słucham. Zaczęło się w kuchni. W kuchni. Kurczę, mogłem się przygotować na to. Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi, co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida. Kijem, gołomienkami nożem. Kijem. Kijem. Zgadza się ze śladami. Mów. Ofiara dźgnęła androida, android dźgnął ofiarę. Android dźgnął ofiarę. Android dźgnął ofiarę. Bo to szybko trzeba patrzeć. Android próbował się bronić, tak? Dobra, co potem? Ofiara uciekła do... Do salonu, tak. Salon.
ofiara próbowała uciec napastnikowi. Dobra, to ma sens. Android zamordował ofiarę. Nożem, gumy, rękami, kijem. Nożem. Nożem. 28 ciosów. Okej. Okay. Twoja teoria nawet się klei. Ale dalej nie wiemy, gdzie zniknął android. Cios kijem go uszkodził i zaczął tracić tyrium. Co tracić? Tyrium. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty. Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. Tak jest. No dobra. Byłoby ciekawe, gdyby się okazało, że to tak naprawdę nasz kochany Connor ma jakieś dwie twarze, nie? W nocy jest tajnym zabójcą. A w dzień pracuje dla policji. Jak gdyby nigdy nic. Piękna przykrywka. Nikt by nie szukał u androida, który zajmuje się policyjnymi sprawami takich rzeczy. Piękna rzecz. Dobrze, I am alive. Muszę szukać śladów niebieskiego. No tak myślałem, że tyrium to może być rodzaj po prostu, wiecie, krwi androida, po prostu. Poszukaj śladów niebieskiej krwi. Znaczy, wydaje mi się, że te ślady powinny być przede wszystkim na kiju, tak? Na kiju baseballowym, ponieważ to on był narzędziem, który uszkodził przede wszystkim. Więc myślę, że zacznę od kija. O! Proszę bardzo, są niebieskie ślady. Jak najbardziej. Kurde, jak zmysły Wiedźmina, nie? Są ślady niebieskiej krwi. Pytanie, gdzie prowadzą? Czy gdzieś... No dobra, są tutaj, tylko pytanie, czy ja mogę jakoś je tutaj... Coś mogę sprawdzić? Bo tu nie ma żadnego... No widzicie, one prowadzą od tego kija i tyle. Ale tych śladów jest troszkę więcej. Jak tu popatrzymy, prowadzą w kilka miejsc. O! Prowadzą więcej tutaj jest tego troszeczkę. Są dwa miejsca nawet, zobaczcie tutaj, okej. Okay. Tutaj mamy jakieś ślady. Użyto drabiny. Okej, okay. To widzę, że na górę można spojrzeć, ale odsłońmy na początku jeszcze. To nie mogę popatrzeć na to, co tam jest na dole. Nie mogę. Co jeszcze jakieś... Co jeszcze ślady tutaj? O, one prowadzą do tej kapliczki. Znowu. Raz kolejny. Ślady prowadzą do kapliczki. Ciekawe. A potem do tej kapliczki podszedł, żeby coś? Tylko pytanie... Pytanie brzmi, czy to... Czy to... Hanka? Boże, czy to tego... Denata? Ślady prowadzą na strych. No dobra, znajdź coś, czy można, po czym można się wspiąć. No tutaj była drabina, tak? Aha, tylko nie ma tej drabiny teraz. Dobra, coś, po czym można się wspiąć. Wyrwij kibel! Nie no, krzesełko weźmiemy. Stolik. Weź. Ej, 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 co ty robisz z tym krzesłem? Chcę coś sprawdzić. Masz problem z tym, Hank? Co sprawdzę? Dobre teksty ma. Oj, Hank mi się podoba. Hank ma dobre teksty. To se sprawdzaj. Zobaczymy, czy uda się znaleźć na strychu właśnie. O! Okej, pewnie się wyłączył. Albo zrobi zaraz BUM! Autodestrukcja, chociaż nie wiem, czy nie mają takie systemy. Coś tam jest i coś się nie rusza. W sumie ciekawie. No dobra. Intrygująco. Bo coś zbudował? Nie no, to raczej on. A nie! Jednak nie, manekin. Idę dalej. A masz naleśniki może? Może zrozumiecie te aluzje? Sześć rady... A jednak! On wciąż tu jest! Będziemy go ścigać?
Ho-ho! Czekaj, mam do ciebie kilka pytań. Czemu na jego strychu jest tyle manekinów? I to nie androidów, jakieś po prostu manekinów. Kropki. Jakieś dziwne kropki widzę, ale to może być jakiś po prostu uchwyt, to nie może być jakiś kod, już jakiś kod kreskowy, kropkowy, coś. To chyba tylko mocowanie. Defekt zlokalizowany, czyli jak nie on. Ja się tylko broniłem. Chciał mnie zabić. Błagam cię. Nie mów im. Ojej. Connor, no co tam się odpierdala? Poruczniku, tu jest! Nie miałem wyboru? Chris, Ben, chodźcie tu, ale szybko! Dalej! Wait! Jak to, nie miałem wyboru? No kurczę. A to w sumie ciekawe, bo spodziewałbym się, że będę miał wybór. Coś tutaj jest, zobaczcie, jakaś tutaj, jakieś tu ciekawe. Aha, okej, okay. Sprawdź prysznic. O kurczę, tutaj myślę, że cała ścieżka związana, słuchajcie, z tym bożkiem nie została przeze mnie sprawdzona. Otwórz przebieg zbrodni. Dobra, zobaczmy statystyki globalne przy okazji. Co my tutaj mamy? Może od początku zobaczmy. Przed barem. Zeskanuj twarze klientów. Hank, wrogość. Niestabilność programu nieznana. Hank jest na mnie wrogo nastawiony. Wylej Hankowi drinka. 10% graczy wylało drinka Hankowi. Okej. Okay. Lubię to. Zobaczcie, że dużo graczy tutaj wszystko posprawdzało. Natomiast jestem ciekawy. No właśnie, sprawdź prysznic. Ta cała sprawa z Bożkiem mnie męczy. No zobaczcie, ile miała kolejnych kroków. Kurczę. Tyle kroków było jeszcze z tym Bożkiem. No, pieruny jasne. Znaleziono defekta. Spodziewałem się, że będę miał jakiś wybór, co z nim zrobić. Pomóc mu uciec albo nie, ale nie miałem takiego. I to mnie teraz męczy. Cała ta ścieżka z tym. Kurczę, cała ta ścieżka z Bożkiem. No, w każdym razie widzimy, jak wygląda sytuacja. Cóż mogę zrobić? Możemy kontynuować. Myślę, że zmieścimy jeszcze jeden. Jak będzie krótki, byłoby najlepiej. A, wracamy do kary. Okej. Okay. Dobra. W porządku. No, ten Bożek mnie intryguje. Nie wiedziałem, że mógł cokolwiek tam więcej zrobić, więc to jest w sumie ciekawe. Oho, na popelniczkę śpimy. Todd? Kolacja gotowa. Ta, już idę. Podaj jedzenie. Okej, okay, kolacja gotowa, mogę podać jedzenie. Z drugiej strony zobaczymy, czy mogę pogadać z młodą. Zeskanujmy otoczenie. Podaj kolację. Aha, i tak będę musiał tutaj podejść, ale może... Młoda sobie coś czyta. A, no i mówiliście, że ta... Włącz? Że to czasopismo, które się zainteresowałem, że w sumie nie wiadomo, cholera wie, o co chodzi z tym czasopismem, że tak nie widać było, o co chodzi. Żeby się tym nie interesować za bardzo. Jak coś jest tak ukryte przez twórców, to prawdopodobnie taki mieli zamysł, więc nie będę za bardzo drążył, chociaż nadal tym bardziej mnie ciekawi, skoro zakazany owoc. Niech będzie, dobra. Makaronik. O! Spaghetti dzisiaj. Bolognese. Kurczę. W kuchni prawie nic nie było. Zrobiłam, co mogłam. Makaron z pomidorem. Woda, serwetka. Zabawne. Straciłem robotę przez androidy. I co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Co robię? Idę i kupuję pieprzonego androida. Żenada.
bo androidy są kurwa zajebiste. Nie nawalają, nie męczą się, nie smęcą. Są tak idealne, że zjebały mi całe życie. No co się gapisz? Masz jakiś problem? Marzyłaś o innym życiu, co? Myślisz, że to takie łatwe? Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać spać, Todd. Czasem się ciebie boję, Todd. Suka odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanym księgowym! Co twoja wina? Tato, nie! Twoja jebana wina! Wpierdol. Już ma ode mnie wpierdol. Wracaj tu! Wracaj tu! Wracaj tu w tej chwili! To jej wina. To wszystko jej wina. Zostań tu. Nie waż się nawet ruszyć, bo stuka cię gorzej niż ostatnio. Zcila odeszła bez pożegnania. Wszystko jestem w stanie zaakceptować, ale nie bicie dziecka. Mogłem żyć w szczęściu. Wiem, po co idę. Proszę, nie bij mnie! Proszę! Twojego dobra, Alice. Dosyć tego! Daj jej spokój. Co ty odpierdalasz? Odłóż pistolet i wynoś się stąd! To rozkaz! Nie! Masz ją zostawić w spokoju! Jak to mam? Będziesz mi rozkazywać? Co mi zrobisz? Zastrzelisz mnie? Zabijesz? Zabijesz człowieka? Chyba się zepsułaś. Trzeba będzie to naprawić. Trzeba robić? Na raz, dwa, RB? Bo w sumie nie wiem, co w tamtym momencie trzeba zrobić. Przestań, tato! Nie bij jej! Kuźwa, triggery to były. Daj jej spokój! Jesteś moja i masz mnie słuchać!
Sid. To się nie mogło inaczej skończyć. To się absolutnie nie mogło inaczej skończyć. O wow, ale muszę powiedzieć, że te quick time eventy, matko boska, jestem absolutnie do nich nieprzyzwyczajony, szczególnie jak mi każą naraz wciskać triggery bądź bumpery, a one mi się ciągle mylą w oznaczeniu, ale wow. Okej, okay, mocne. W sumie stało się to, co chciałem zrobić. Zrealizowałem swoje intencje, choć nie wiem, czy przypadkiem nie skończyło się tak tragicznie, dlatego że nie dałem rady ze wszystkimi quick time eventami. Może dałoby się z tego wyjść, ogłuszyć go, no ale cóż. Todd otrzymał ostateczną karę. Tak skwituje to. Statystyki globalne. 44% zdecydowało się osób na to, żeby strzelić do Todda. Nie wiemy, czy nie żyje. W sumie go strzeliła, tak? Zauważono broń w domu. O kurcze, zobaczcie, tutaj jest jeszcze z innych możliwości do zrobienia. O kurcze! Ile tu jest endingów? Spójrzcie na to. 5? 6? 6 endingów. 6 zakończeń tej sytuacji. Moje pierwsze to pozbycie się problemu. Exterminate mi się włączył. Kolacja gotowa, obsłuż Todd się wścieka. Awaria oprogramowania. No, mogłem się nie ruszać, ale zobaczcie, gdybym się nie ruszał, kara zostaje defektem. Defekt to ten, który jest, powiedzmy, oskarżony bądź łamie prawo. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Natomiast mogłem się nie ruszać, tak? Ale piękne jest to, że 97% poszło w awarię oprogramowania. Tak. Awarię oprogramowania, czyli zbuntowanie się. Mieliśmy jakby, mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda, tak? No buduje w Alice zaufanie. Opinia publiczna, sceptycyzm. No teraz 23% ukończenia całości, ale podoba mi się, jak bardzo dużo tu ścieżek jest i możliwości do zrobienia. Patrzcie tu, na przykład idź na górę. No właśnie, w sumie najlepsze jest to, że wiecie, jakie miałem założenie? Ja chciałem pójść na górę i od razu zabrać Alice i wyskoczyć przez okno. Taki był mój pierwszy pomysł. Ale jak tylko idąc na górę, myląc drzwi w sumie, tak? Bo szybko chciałem zrobić, wejść do pokoju po prostu pierwszego, który był, to momentalnie przypomniałem sobie o tej broni, uznałem, dobra, okej, okay, to niech będzie zabezpieczenie ostateczne, pójdę po tę broń. Potem zobaczyłem, że kurczę, Todd już idzie i już przesrany, już nie jestem w stanie uciec po cichu. Więc mogłem tak naprawdę nie pójść, to bezpośrednio pójść do pokoju z Alice i być może uciec, w sensie, no być może tu jest to zakończenie. Że po prostu kara staje defektem, tu mamy jeszcze jakieś możliwość, a jeszcze jest rozmowa, tak? Jeszcze można przemówić do rozsądku, ale prawdopodobnie on nie daje sobie mówić do rozsądku, może nie da sobie przekonać się do niczego i idzie, tak? Dotrzyj do Alice po Toddzie, weź broń, tak? Połowa graczy tylko wzięła broń, widzę. Broń Alice, co ciekawe, broń Alice to jest taka popularna opcja do wyboru. No dobrze. Natomiast ciekawe jest też to, znaczy mogłoby mi się nie udać. Zakładam, że mogłoby mi się nie udać i w tym momencie zakładam, że tu by się skończyła ścieżka kary. Gdybym doprowadził do sytuacji, kiedy on znowu nie miażdży mnie, niszczy i po prostu tłamsi, prawdopodobnie by mnie po raz kolejny zniszczył, zepsuł, tak? I tu by się prawdopodobnie cała ścieżka kary zakończyła. Tak zakładam, że to mogło być to, bo no, opcja tutaj walki, nie? Tak to widzę. Otwórz główne drzwi, biegnij do autobusu, tak? Nie ma innej opcji. Więc, no, kara zabija... A, jestem... Przepraszam. Kara zabija Todda. Dobra, czyli on jest jednak zabity. Zagruź pistoletem. Broń Alice. No dobra, czyli być może... Może gdybym zrobił wszystko perfekcyjnie, skończyłoby się tak? Może to jest opcja? Jakbym perfekcyjnie się bronił, każdy unik zrobił, to może byłoby jakaś inna opcja, tak? Tutaj niestety to już do ostateczności mnie doprowadziło i niestety cyk pyk. Być może. Więc no, można sobie tylko gdybać. To jest takie moje podsumowanie, słuchajcie, co wydaje mi się, że mogło być, albo zdecydowałem wam od razu, opowiedziałem wam, jakie były moje reakcje, dlaczego tak zdecydowałem, dlaczego doprowadziłem do takiej sytuacji, ale niesamowicie podoba mi się, jak rozgałęzione jest to drzewko. Ile tutaj różnych innych motywów mogło być odpalonych, ale kurczę... No, wpienił mnie. Muszę powiedzieć, że ta akcja no, jest tak zaprojektowana, żeby wzruszyć wewnętrznie człowieka, tak? No, więc zakładam, że i tak uciekamy z Alice, tylko w różnych okolicznościach. Niemniej, szanowni państwo, to jest dobry moment na to, żeby skończyć. Mamy bardzo ładny odcinek wyszedł. Dobrze, zdecydowałem się na kolejny jednak epizod. A więc tutaj na razie zatrzymujemy. Widzę, że będziemy wracać do Markusa. Wracamy do menu głównego. Może nam coś powie na ten temat jeszcze Chloe? Nie wiem, czy ona się komentuje zwykle coś na koniec, czy nie?
Nie, ona zwykle komentuje, jak przychodzę. Nie pamiętam, żeby komentowała w momencie, kiedy wychodzę do menu, ale będę próbował, bo może kiedyś coś powie. A kto wie? Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Co mogę powiedzieć? Gramy i prawdopodobnie przejdziemy całość, przynajmniej raz. Na to wychodzi. Jakby... Jestem zaintrygowany całą historią, jestem ciekaw, jak dalej się to wszystko potoczy. No i już teraz, proszę bardzo, Kara Go Rogue. Kara Goes Rogue, można powiedzieć, czyli już się wyłamuje ze schematu i ucieka z córką. Z biedną dziewczynką. Jestem ciekaw, czy gdybyśmy nie zbudowali zaufania Alice, no być może nie chciałaby z nami iść. Być może, wiecie, okazałoby się, że... No tak, nie zdobyliśmy jej zaufania, więc absolutnie nie idzie z nami. Zostaje. Być może, nie wiem. W każdym razie, zobaczymy sobie może kiedyś inne ścieżki. A tym razem wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia za dwa dni w kolejnym odcinku z Detroit. Bądź Czy wiesz, że motto Detroit to mamy nadzieję na lepszą przyszłość? No już wiem. Ja też mam nadzieję na lepszą przyszłość. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.